Jesteśmy cały czas we Wrocławiu podczas gitarowego rekordu Guinnessa, gitarowego rekordu świata. No i powoli kończymy naszą pracę, więc nie mogliśmy mieć na koniec lepszego rozmówcy niż Leszek Cichoński, a więc pomysłodawca, organizator. No i najważniejsza osoba na tej imprezie. Witaj, Leszku. Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz ostatni rozmawialiśmy oficjalnie 2 maja w tamtym roku. Wówczas byliśmy świeżo po edycji specjalnej, która z wiadomych przyczyn odbyła się online. Chyba nie spodziewałeś się, że kolejna edycja tegoroczna również będzie częściowo zdalna. To znaczy tak, ja wiedziałem, że tak będzie, bo robimy transmisję i grają z nami online od 9 lat. Grają z nami w Oberhausen od 9 lat, w Kolbotyn w Norwegii od 8 lat. Trzykrotnie grali z nami w Australii, w tym roku również grali w Australii. Tak, ja to wiem, mówię o tym, że o hybrydowej edycji. Tak. Każda edycja od 9 lat jest hybrydowa. Ale nie na taką skalę. Nie na taką skalę, tak. To miałem na myśli, tak. Dokładnie. Także zakładaliśmy, że tak będzie właśnie wyglądać, że będziemy robić wszystko, żeby jednak się spotkać online. I stąd to przełożenie terminu z 1 maja na właśnie 19 czerwca. No i jakoś myślę, że się udało. No właśnie, jak na gorąco skomentujesz liczbę gitarzystów, która w sumie wzięła udział w tym rekordzie? Znaczy, powiem ci szczerze, że nawet nie wiem, jaka była liczba. No ponieważ my też nie wymyśliliśmy, że ty nam powiesz teraz. Nie jeszcze wiem. Jeszcze nieznana jest. Nie wiem, jaka była liczba i chyba ta liczba nie jest istotna w tej sytuacji. W tej sytuacji się cieszymy, że była wspaniała impreza, że była... ja naprawdę nie wiem. Zobaczymy. No myślę, że podliczymy wszystko i wtedy... Będzie komunikat, ile osób zagrało, na pewno ile zagrało i na miejscu, i online. No dobrze, ale tegoroczny rekord poza jego nietypową odsłoną miał też inną taką przewodnią myśl, bowiem w tym roku obchodzimy 30-lecie twojego kursu gitarowego Blues Rock Guitar Workshop. Powiedz nam, jak twoim zdaniem przez 30 lat zmieniło się podejście do edukacji muzycznej, do nauki gry na gitarze dla młodych adeptów tego instrumentu? Diametralnie się zmieniło. 30 lat temu, jak wydałem swoją szkołę, Blues Rock Guitar Workshop, to była pierwsza i jedyna szkoła z kasetami audio w kraju, jaka była wydana i jeszcze taka zrobiona w amerykańskim stylu. Tak więc zadziałało to tak, że tysiące gitarzystów praktycznie się wychowało na tej szkole i po to było dzisiaj to spotkanie, ten zlot workshopowców, uczniów, studentów, czy jak to zwać, no może nie każdy się czuje uczniem, ale wiele osób po prostu zaczęło od tej szkoły swoją przygodę z gitarą i wszyscy w zasadzie podkreślają, że ta szkoła zmieniła ich życie, że to ta szkoła zdecydowała o tym, że grają. Także to jest dla mnie bardzo cenne i bardzo się cieszę, że tylu ciekawych gitarzystów przyjechało. Nie wszyscy mogli i myślę, że będziemy kontynuować temat tej grupy uczniowie Leszka Cichońskiego, bo tam naprawdę bardzo ciekawi gitarzyści się pojawili, których dopiero miałem okazję poznać właśnie na grupie i przekonać się, jak świetnie grają. Także no, to na powód do satysfakcji, że dołożyłem cegiełkę do rozwoju ich talentu na pewno. Niewątpliwie, tak jak powiedziałeś, wielu gitarzystów, którzy potem zrobili karierę, było twoimi uczniami. Dzisiaj też wystąpiło wielu wybitnych gitarzystów, niekoniecznie swoich uczniów, ale generalnie wybitnych postaci tego instrumentu, chociażby Jan Borysewicz czy Grzegorz Skawiński. Online wystąpił także Grzegorz Markowski. Powiedz nam, czym kierowałeś się w doborze gości na tegoroczny rekord? Był jakiś klucz? Oczywiście chciałem, zawsze chcę, żeby były znane nazwiska i świetni muzycy również. I tutaj mamy i Grzegorza Skawińskiego, i Jana Borysewicza. Mieliśmy okazję pograć trochę Hendrixa z Jankiem, to duża frajda i myślę, że działo się, to było żywe granie dżemowe i jest to jeden z niewielu festiwali, gdzie można sobie pozwolić na takie psoty, że tak powiem, że nawet przy dużej ilości gitarzystów udaje mi się zrobić dialogi jakieś, czy zrobić break, wyciszenie i to już jest standard, że grają tylko gitary akustyczne, ale to najlepiej jakbyś porozmawiał z Grzegorzem, jego impresje sprzed 2 lat, kiedy był na rekordzie i właśnie był zszokowany tym, że taka energia po prostu idzie od tego tłumu i jesteśmy w stanie coś takiego wygenerować na rynku we Wrocławiu. No, poza wspomnianymi muzykami wystąpili chociażby jeszcze tutaj Mieczysław Jurewski czy Adam Palma.
Była też Patrycja Markowska online, także wiele znakomitych osobowości. No też trzeba wspomnieć tych kilku gitarzystów, którzy rzeczywiście wychowali się na mojej szkółce albo na warsztatach. Był Krzysiek Kawałko, który gra z Piotrkiem Bukartykiem. Świetny gitarzysta, po prostu tak pięknie zagrał, że naprawdę aż miło, że Piotr Bukartyk tam... też był, dodajmy. Piotr Bukartyk też był, no ale nie uczył się z mojej szkoły, a Krzysztof się uczył i był u mnie na warsztatach 2 lata z rzędu. Maciek Czemplik, to też okazało się, że się uczył z mojej szkoły. No teraz trudno mi wymienić, ale wielu naprawdę fajnych gitarzystów gdzieś tam zaczęło od workshopu i wyszli na ludzi, tak powiem. Będziemy zatem śledzili Twoje poczynania. Powiedz nam jeszcze proszę na koniec coś więcej na temat akcji Univibe, która się też z rekordem kojarzy, na temat jej genezy i idei. Tak, to jest niesamowita sprawa, bo ja po prostu jechałem na rekord 3 lata temu i śpiewałem sobie nowy tekst rekordu, który mówił... Sam napisałeś, tak? Sam napisałem, bo dostałem 2 propozycje tekstów takich od tekściarzy i nie podobały mi się, więc sam napisałem tekst bardzo pozytywny, z bardzo pozytywnym przekazem i on kończy się... Czyli zupełnie inaczej niż oryginał, właśnie, jeśli chodzi o przekaz. Niby tak. jest podobnie, bo też autor spotyka Joe i się pyta, gdzie ostatnio cię widziałem z pistoletem w ręce, a Joe odpowiada, tak, tylko wyrzuciłem pistolet do rzeki, bo to była nieprawda, że żadna mnie zarazała i żyli długo i szczęśliwie, ale w każdym razie jest taki moment, ja sobie śpiewałem ten utwór, jechałem samochodem i tam jest moment, and these boys are three, że urodziło się 3 chłopców. And these boys are 3. I tak patrzę, 3. Hope, love and faith, jak się mi się na przykład. Hope, faith and love. Albo i UIV, Uniting Vibration. Mm-hmm. Uniting Vibration of Music. I przyjechałem na rynek, już wiedziałem i powiedziałem o tym wszystkim natychmiast, że to jest znak Univibe. Uniting Vibration. I przy okazji Univibe to jest przecież pedał, którego używał Jimi Hendrix. Jako pierwszy w zasadzie tak spektakularnie. Przyjęło się, to zostało przez gitarzystów podchwycone, przez społeczność gitarową również. Leszek, gratulujemy Ci, bo uważam, dzięki że serdecznie. W tych czasach zrobić taki imprezę to jest rzeczywiście przedsięwzięcie, które naszym zdaniem wyszło bardzo udanie. Mam nadzieję, że za rok się znowu widzimy. Zapraszam i 20. serdecznie. Edycja będzie Zapraszam jeszcze serdecznie. Bardziej spektakularna niż te, które były do tej pory. Wielkie dzięki. Trzymaj się, do zobaczenia. Do zobaczenia.